Dobra, proszę Państwa, ty sobie w tych takich warunkach, nie wiem, drugoobiegowych zaczniemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej z czterech prelekcji poświęconych Rzeczpospolitej Nadprzyrodzonej, czyli tego, jak nasi przodkowie postrzegali kwestie nadprzyrodzone, różnego rodzaju stworzenia, istoty, zjawiska, no, które się na tę rzeczywistość nadprzyrodzoną składają. Takim rodzajem okładki, który też będzie w wersji audio, która się potem ukaże na kanale i na Spotify, jest ilustracja z tak zwanego IKACA, czyli Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Jest to gazeta krakowska, rok 1912, 25 maja i tam był nagłówek Święto Wiosny. No i ta ilustracja no jest oczywiście taka, jaka była w ówczesnej prasie codziennej, no czyli jak wchodził temat na agendę gdzieś tam koło godziny 12, to najpóźniej do godziny 22 już wszystko musiało być złożone, więc wygląda to, jak wygląda. Natomiast jest to oczywiście ciekawe ze względu na te dwie rzeczywistości, które widzimy, które są od siebie oddzielone oczywiście dębem, tak? Mamy naszego światowida, świętowita, czy jak to bóstwo można zwać. Bóstwo zresztą niepotwierdzone na żadnym obszarze, z wyjątkiem Połabia, więc ciężko stwierdzić, czy tam w Krakowie i okolicy ktokolwiek te lat temu 1000 to bóstwo wyznawał. No, natomiast pokazuje to nam skalę problemu. Ja sobie zdaję sprawę, że spora część Państwa się dowiedziała w ogóle o tym wszystkim z takich fanpage'y słowiańskich, które generalnie starają się przybliżać to dziedzictwo. No ale problem polega często na tym, że my nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, co tu jest pierwotne, a co jest późniejszą naleciałością. Z tego względu, że Słowianie nie pisali. To jest pierwszy wielki problem z ludnością słowiańską. My oczywiście na tej ilustracji widzimy jakieś tutaj znaki, które mają być tymi runami słowiańskimi. Natomiast no, o nich też ciężko jest cokolwiek większego powiedzieć. Głagolica, a potem cyrylica są to alfabety, owszem, przystosowane do pisma słowiańskiego, no ale ich autorami są misjonarze, którzy chcą chrystianizować Słowian. Więc generalnie mamy ten problem, że na wiele stuleci jesteśmy skazani na obcych pisarzy, którzy są monoteistami, bo są to albo chrześcijanie, którzy tych Słowian chrystianizują i z nimi sąsiadują, albo są to Żydzi, którzy przeważnie jako mieszkańcy, jako poddani krajów muzułmańskich po prostu handlują ze słowiańszczyzną, głównie tym towarem, który słowiańszczyzna dawała, czyli niewolnikami. No i mamy wreszcie samych tych kupców muzułmańskich, no, dla których byliśmy ważnym rezerwuarem surowca. Wszystkie te trzy grupy miały zdecydowane zdanie na temat pogan, na temat bałwochwalców, no i generalnie rzecz biorąc, oni się nie musieli pytać Słowian, co oni myślą, jakie mają wierzenia, bo oni przecież doskonale wiedzieli, jakie mieli. I tylko kwestia ich, prawda, opisania, czy zgodnie z Torą i Talmudem, czy zgodnie z tą całą tradycją patrystyczną w chrześcijaństwie, czy wreszcie zgodnie z Koranem. Dlatego cała masa rzeczy, które wiemy z tamtych źródeł, no nie do końca możemy im ufać, czy to rzeczywiście chodzi o Słowian, dlatego że chociażby jest ta kwestia, że lubiano w średniowieczu po prostu przepisywać fragmenty wcześniejszych kronik. I tak wiele rzeczy dotyczących Słowian wcześniej dotyczyło Germanów, wcześniej dotyczyło Celtów, Scytów i no, oczywiście jest jakby szansa na to, że jakiś uczony, jakiś pisarz, dla którego przecież językiem rodzimym nie była łacina, zwyczajnie sobie po prostu przepisał fragment tekstu, bo w sumie odpowiadał. Natomiast no, rodzą się różnego rodzaju wątpliwości. Wątpliwości są też tej natury, że no, istnieje owszem ortodoksyjne chrześcijaństwo, ale
No, można się spierać o to, ile chrześcijan z dziada, pradziada wierzyło w ten sposób. Więc jest ta kwestia, że ten folklor, na podstawie którego my to odtwarzamy, jest schrystianizowany, ale to jest takie chrześcijaństwo dla, no, na poziomie takim, że prawda, Matka Boża poszła na miedniewickie łąki, żeby tam rozwiesić pranie. To, że tak powiem, jest, no może nie cytat dokładny, ale słyszałem takie kazanie biskupa z Witkowskiego właśnie w Miedniewicach. No i pytanie, czy na podstawie tego typu ładnych literackich wstawek można rekonstruować czyjąś religię. No ja tutaj w czasie tego wykładu, tych w ogóle prelekcji, nie będę tego rozdzielał. Tak? Są tego typu oczywiście badacze, którzy się starają robić takie rzeczy, natomiast no, ja się nie czuję na tyle władny. Ja będę po prostu przedstawiał Państwu to, co mamy ze źródeł. Tak? I tutaj zostawiam już Państwo interpretacji, co w cichości własnych sumień uważacie właśnie za te kwestie pogańskie, a co jest już schrystianizowane. Możliwe, że bo na wydarzeniu to udostępniałem się, Państwo zapoznaliście z moim podcastem na temat tam, co przetrwało z tych słowiańskich wierzeń i ja tam się powołuję na prawda, Stanisława ze Skarbimierza, postać bardzo istotną, bardzo ważną w dziejach polskiej myśli, który miał właśnie kazanie o zabobonach, gdzie połowa tego kazania jest przepisana z innych kazań o zabobonach, najstarsze to jest późna starożytność, no i, ale on tam opisuje szereg właśnie zjawisk. Tak? Na przykład kwestia tego, że wierni obgryzali świece w kościele, żeby ten wosk zabierać do domu i wykorzystywać w celach magicznych. No i tutaj jest to wielkie pytanie, na ile to jest kwestia słowiańska, a na ile to już jest zabobon zupełnie chrześcijański. Tak? Czy mamy właśnie kwestię tego, że składano Wielki Piątek jajka pod krzyżami przydrożnymi na znak prawda, szacunku dla ukrzyżowanego Chrystusa. No i jest to pytanie, czy te akurat jajka składano w tej jakby części roku jakimś innym bóstwom, czy też zupełnie nie, czy to jest coś jakby zupełnie wtórnego. Niestety Stanisław ze Skarbimierza najprawdopodobniej nie prowadził żadnych terenowych badań i jak już się zbliża do jakiegoś momentu, że możemy domniemywać, że coś widział, jak na przykład jak opisuje noc kupały, czyli coś, co mamy pewnie właśnie tutaj ilustrowanego, tylko nie mamy ognia, to jak to zaczyna opisywać, no to zaraz potem kończy mówiąc, a robią tam tak obrzydliwe rzeczy, że aż szkoda o tym pisać. To i w efekcie tego nie wiemy, co takiego obrzydliwego tam robią. Ja w czasie tej prelekcji będę opowiadał najpierw o czasach, dokładnie najpierw o czasach, w życiu człowieka, kiedy jest narażony zwłaszcza na te kwestie nadprzyrodzone. Potem sobie przejdę do tego, co w domu mogło być nawiedzone, no a potem będziemy już iść prawda, w kierunku coraz dalszych od ludzkich siedzib, gdzie można te różnego rodzaju stwory, stworzenia, demony, bożki, boginki spotykać. Tak? Oczywiście mnóstwo jest tych terminów, one od lat spędzają sens powiek etnografom, co pod każdym z nich należy rozumieć, czyli nie w tę stronę, czyli w ten sposób. Więc tak, oczywiście wszystkie momenty związane z poczęciem dziecka, z ciążą, no i jak to dziecko jest bardzo małe. Dzieci generalnie rzecz biorąc miały przywabiać wszelkiego rodzaju ciemne moce. Całą masę tego typu wierzeń mamy do dnia dzisiejszego, jeżeli dowolna tutaj z pań jest, była w ciąży, ewentualnie słuchała o tym, co się dzieje, no to liczba tabu wokół kobiety w ciąży jest dalej bardzo duża. Tak, nie można na przykład nosić łańcuszka, bo tu się wtedy dziecko na pewno udusi pępowiną. Najlepiej, prawda, żeby kobieta nie patrzyła na kopulujące psy, bo wtedy dziecko będzie miało nadmierny apetyt seksualny.
Najlepiej, żeby nie oglądało też brzydkich ludzi, bo będzie brzydkie i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę ma się dobrze, nie tylko na jakichś zupełnych zaściankach. Jest to pewien atawizm, jest to coś, co naprawdę towarzyszy nam od bardzo długiego czasu. Więc małe dzieci rzeczywiście są takim elementem, no, przywabiającym złe moce. Ale są też elementem, żeby przywabiać łaskę Bożą. Jak na przykład złapie nas burza na morzu albo na jakiejś większej rzece, co bardziej w warunkach Polski jest prawdopodobne, to jak błagamy Boga o zmiłowanie, to dobrze jest wziąć niemowlaka w ręce i prawda mówić, no jeżeli już musisz, prawda, tutaj burzę robić, no to chociaż wspomnij na niewinność tego dziecka, nie zabijaj, tak? Dziecko jest takim dosyć przydatnym rekwizytem w tym, że jest, prawda, małe, słodkie, niewinne i na pewno dzięki temu będzie lepiej. Na przykład w czasie również ślubu. Ślub jest takim ważnym momentem, to również tam dzieci są bardzo istotne, również w właśnie przywabianiu dobrych mocy, w odstraszaniu mocy złych. Dalej jakby funkcjonuje w wielu miejscach kraju różnego rodzaju wykup u dzieci. Właśnie jeszcze w XIX wieku bywały całe piosenki, które wtedy śpiewały dzieci, że rozmawiały z aniołkami w jakimś tam miejscu i te aniołki im powiedziały, że się szykuje ślub i że mają, prawda, przekazać swoje błogosławieństwo, a że nie ma rzeczy za darmo, no to dawać cukierki, tak? Generalnie do tego się to wszystko sprowadza, chociaż pamiętajmy o tym, że dla dzieci w XIX wieku to nie cukierki były jako podstawowe łakocie, tylko alkohol. Tak? I generalnie, jeżeli chcieliśmy mieć odpowiednią asystę dzieci do, prawda, czegokolwiek, trzeba było kupić dwie butelki spirytusu i każdemu według pracy trzeba było swoje wydzielić. Poza tym oczywiście kładziono też dziecko na kolanach panny młodej w czasie wesela, no żeby ona też miała jak najwięcej dzieci i żeby ten poród był jak najłatwiejszy. Oczywiście mamy kolejny moment, taki zupełnie przełomowy, jest to moment śmierci. Śmierć również przywabia wszelkiego rodzaju duchy, i dobre, i złe. To nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że generalnie panuje przekonanie, że każdy kontakt z czymś nadprzyrodzonym jest dla człowieka przede wszystkim niebezpieczny. Że owszem, Panu Bogu należy się, prawda, cześć, należy się pokłonić, ale ci ludzie, co są zbyt tam blisko Pana Boga, to oni w ogóle kiepsko kończą, tak? To generalnie historie męczenników pańskich, no, nie zawsze nakłaniały tak jak myśleli katecheci do ich, prawda, naśladowania, tylko jak były te wszystkie historie pasji, no to było tak, a no tak, to może lepiej nie. No bo to wiadomo, no te sposoby nagłe zejścia ze świata, no mogły przywabiać tylko ludzi rzeczywiście wytrwałych, tak? I moment śmierci jakby jest wtedy niebezpieczny dla całego domu, bo jak śmierć przyjdzie, to może wcale niekoniecznie chcieć sobie pójść i są różnego rodzaju metody, żeby tę śmierć wypędzać. Przede wszystkim, no, najlepiej, żeby się chory nie męczył, więc tutaj mamy to słynne zabieranie poduszki, żeby się nie męczył na przykład. Jest kwestia otwierania okien, żeby te dusze wywiało, a tę śmierć razem z nią. Są te kwestie związane oczywiście z lustrami, o których zaraz powiem więcej, bo one są bardzo, ale to bardzo popularne w tej obecnej słowiańskiej magii. No ale tak, no, wodę trzeba wylać, jak ktoś umiera, no generalnie można tam zobaczyć diabła, zobaczyć złą tam duszę. No jest to sprawa wyjątkowo niebezpieczna. Więc mamy te takie trzy punkty, które większa część ludzi, jeżeli miało to szczęście, że dożyła, miała w swoim życiu, czyli właśnie mamy moment narodzin, mamy moment ślubu i mamy moment śmierci. Jeżeli ktoś umarł przed ślubem, to i tak trzeba mu było taki ślub wyprawić. I
No bo to jest coś, co jakby każdy powinien przeżyć w swoim życiu, a skoro nie przeżył, no to trzeba mu jakąś opcję zapasową. I generalnie ubierano przeważnie właśnie zmarłego młodzieńca, czy zmarłą młodą dziewczynę, pannę w strój właśnie weselny. No i na przykład właśnie trumny dziewcząt nieśli chłopcy, no i jakby vice versa, trumny młodzieńców niosły dziewczęta. I nawet to na terenie obecnych Kujaw, Pomorza są tego typu zabytki, że nawet się wybierało pana młodego czy pannę młodą dla tej zmarłej osoby. Bo to jest po prostu na tyle istotne, że jeżeli ktoś czegoś jakby nie dozna po tej stronie wieczności, to może po to wrócić. A wiadomo, że zmarły jest przede wszystkim niebezpieczny. O tym będzie jakby cały wywiad, cały wykład. Natomiast tutaj powiem od razu, że takiej zażyłości między żywymi a zmarłymi to nie będzie aż do XIX wieku. Zmarły wcześniej jest osobą przede wszystkim niebezpieczną, jest osobą strasznie drażliwą, łatwo jest go obrazić, a że zmarli zarażają śmiercią, no to lepiej jest trzymać to wszystko na bezpieczny dystans. I dlatego na przykład tak źle widziane jest przedłużanie żałoby, bo póki kogoś opłakujemy, to ten ktoś ma jakby glejt na to, żeby tutaj przychodzić, żeby nas nawiedzać. Więc nie przekraczamy tego tam roku i 6 tygodni. Ale niezależnie od tego, ile mamy lat, czy już żeśmy przeżyli pewne rzeczy, czy nie, to śnimy. I sen od samego początku w zasadzie jest takim medium pośrednim. Wielką uwagę przywiązywano do snu, wielką uwagę przywiązywano do tych do marzeń sennych. No i tutaj w zasadzie w tę taką moc wieszczą przede wszystkim wierzono powszechnie. Oczywiście były osoby, których te sny się które się jakoś bardziej spełniały. One mogły mieć wtedy, mogły na tym budować swoją pozycję w lokalnej społeczności. Natomiast tu chciałbym zwrócić na to uwagę, że generalnie te wszystkie wierzenia, o których ja tutaj wspominam, są dosyć inkluzywne. To nie jest tak, że są specjalne osoby, które są rzeczywiście dedykowane, dlatego że to się w sumie opiera na myśleniu magicznym. Myślenie magiczne to jest trochę jak przepis na jakieś rzeczy, tak, kulinarne, przepis na zupę, że niezależnie od tego, czy prawda jesteśmy wielkim szefem kuchni, czy po raz pierwszy jakby sięgamy po jakieś narzędzia kulinarne, to jeżeli będziemy postępować zgodnie z przepisem, to nam się uda. Oczywiście tak jak w kwestiach kulinarnych są ludzie, którym to po prostu wychodzi lepiej, są utalentowani. Natomiast nie jest to taka osobna grupa. I to będzie bardzo istotne w historii chociażby polowania na czarownicę. Bo wszyscy mogą być czarownicami, tak? Czy czarownikami. To nie jest tak, że jeżeli ktoś jest po prostu jakąś niepiśmienną chłopką, która ledwo potrafi odmówić paternoster, to wcale nie oznacza, że jest jakby wolna od podejrzeń, a nawet to, prawda, wiemy, działało w drugą stronę. Więc lustra. Lustra są bardzo popularne. Ostatnio jak była, zawsze jest wysyp tych czarów z użyciem lustra, zwłaszcza tych słowiańskich czarów przy pomocy lustra, przy okazji Wigilii Świętego Andrzeja, kiedy oczywiście panny sobie wróżą szczęśliwe za mąż pójście. No i z tą odwieczną słowiańskością luster jest problem, że lustra mamy potwierdzone w Polsce i generalnie w Europie Środkowej od XIV wieku. Więc są za młode te lustra mocno, żeby móc je traktować jako coś odwiecznego. Tym bardziej, że cała Europa używa tych różnych form krystalomancji. Natomiast rzeczywiście zaglądanie w lustra jest czymś niebezpiecznym, dlatego że w tym myśleniu magicznym, jeżeli coś wygląda jak my, to jest to prawie jak my. W sensie może być nasze odbicie, jest traktowane tak jak prawdziwa osoba. Co wyobrażano sobie w ten sposób, że to, co się odbija, to jest nasza dusza. I dlatego różne
skazy na odbiciu na przykład były traktowane jako skazy na duszy. A jeżeli naszym działaniem, naszymi grzechami zasłużyliśmy na interwencję szatana, no to szatan się pojawi, bo szatan dba o swoje. Oczywiście są pory mniej lub bardziej niebezpieczne zaglądania w lustro. Ogólnie wieczorami już lepiej nie zaglądać w lustro. No oczywiście można to jakoś sobie racjonalizować, bo musimy sobie wyobrazić to ewentualne oświetlenie, tak? Że to jakieś tam, prawda, świece, nie za dużo, bo, no bo żyjemy w wielkim, wielkim niebezpieczeństwie pożarów. No więc jak i teraz sobie postawimy świeczkę przed lustrem, to możemy tam zobaczyć różne dziwne rzeczy. No ale przede wszystkim trzeba lustra zasłonić, jeżeli ktoś umrze. I tutaj znowu, tak, ten zwyczaj z wylewaniem wody, kiedy ktoś umrze, jest z tym jakby powiązany, no bo jak nie mieliśmy lustra i się musieliśmy przejrzeć, no to się przeglądaliśmy w wiadrze, tak? Tutaj mówimy oczywiście o ludziach generalnie biednych, no bo można było sobie kupić, jak się miało pieniądze, na przykład nie wiem, coś ze srebra, tak dobrze wypolerowanego, że też można się było w tym przejrzeć. W każdym razie lustra w naszej tej ludowej demonologii są czymś ważnym. Są też przez swoje podobieństwo tożsame z oknami albo drzwiami, tak? Czyli przypominają coś, przez co można wejść do naszego życia, wejść do naszego świata. A jeżeli w magii coś wygląda jak coś, to takie jest. To ma dokładnie te same cechy. Więc mamy wszelkiego rodzaju... O, duchy się zaczęły, tak, dobrze. Więc mamy wszelkiego rodzaju progi, mamy wszelkiego rodzaju okna, wszelkiego rodzaju drzwi, gdzie też trzeba odpowiednio do nich podchodzić. Na przykład, oczywiście to jest to znany ten zwyczaj, że nie można się witać nad progiem. No generalnie pod progiem chowano poronione dzieci i bardzo małe dzieci. I one potem stawały się ubożętami, albo no, jeżeli się o nie źle jakby troszczyło, no to stawały się porońcami i mogły być niebezpieczne, jak ktoś grał w Wiedźmina, który stał się jednym z głównych po prostu źródeł, tak, stał się po prostu elementem popularyzacji wierzeń słowiańskich, no to wie jakby jak to jest z tymi właśnie porońcami. No ale generalnie poza tym, że tam chowano bardzo małe dzieci, no to znowu jest to ta przestrzeń pogranicza. Jest przestrzeń i jest przestrzeń poza. Tak? Dlatego na przykład trumnę, jak wynoszono nieboszczyka, trzeba było trzeba nią było trzy razy stuknąć o ten próg, tak, żeby uświadomić temu zmarłemu, że on już tego progu nie może przekroczyć. Poza tym generalnie jak szedł kondukt pogrzebowy, no to zamykano wszystkie drzwi, zamykano wszystkie okna, żeby się temu duchowi, który podążał za swoimi zwłokami, nie spodobał jakiś dom i do niego nie wszedł. Poza tym, tym bardziej było niebezpieczne, zwłaszcza w miastach, żeby patrzeć na zmarłego z góry, bo to zmarły mógł sobie wtedy pomyśleć, że się patrzy na niego z góry, więc się patrzy na niego z takim: ha, ty nie żyjesz, a ja żyję, a to bardzo zmarłych denerwowało. I to też, jeżeli widzieliśmy gdzieś, prawda, z daleka kondukt, no to najlepiej było w ogóle zejść z tego piętra na parter, najlepiej, jeżeli w ogóle nas mijał, no to uklęknąć, jeżeli były sady i się pracowało na drzewach, no to trzeba było z tych drzew zejść. Są tego typu sprawy sądowe nawet, gdzie właśnie oskarżają mieszkańcy miasteczka oskarżają biskupa, znaczy biskupa, Boże, proboszcza, że on złą drogą przeprowadza te kondukty i oni muszą przerywać pracę, nie? No bo się boją. Więc no, to jest rzecz rzeczywiście istotna. Więc w tych progach można napotkać różne rzeczy. Więc jeżeli wyjdziemy z domu i nie daj Boże czegoś zapomnimy z tego domu, to nie możemy się zbyt szybko odwrócić, bo możemy coś zobaczyć w progu naszego domu. Więc najlepiej jest się odwrócić bardzo powoli, żeby to coś, co już się pojawiło, zdążyło
zejść pod ziemię i wtedy dopiero iść, tak? A nawet w przypadku mogił, które mijamy, jeżeli zapomnieliśmy rzucić garść ziemi czy jakiś patyczek na tę mogiłę w uznaniu naszego szacunku dla zmarłego, to lepiej się wycofać do tej mogiły, nie odwracając się. Bo już coś mogło wyleć z tego grobu, żeby nam wytłumaczyć zasady savoir vivre, prawda? Zresztą właśnie akurat ten zwyczaj bardziej się ostał w kulturze żydowskiej, tak? Żydzi zamiast zniczy tak tradycyjnie kładą na grobach kamienie, no bo to jest właśnie z tych, prawda, czasów, kiedy no, praktycznym wymiarem szacunku wobec zmarłego było położenie tam jakichś kamieni na jego grobie, czy jakichś cierni, żeby tego psy nie rozkopały i żeby tego zmarłego nie zjadły. Więc widzimy tutaj no, naprawdę długie trwanie, tak? No bo to jest przynajmniej no, 3,5 tysiąca lat tradycji. Wychodzimy sobie poza już obszar, no bo przekroczyliśmy próg domu, idziemy dalej od ludzkich siedzib i wszyscy właściwie są zgodni co do tego, że Słowianie oddawali cześć drzewom. I były to oczywiście bardzo konkretne drzewa, my nie mamy za bardzo świadomości, co te drzewa oznaczały, przede wszystkim dlatego, że mamy to właśnie wielkie pomieszanie z poplątaniem. Mamy na przykład wielką karierę osiki, tak, która to osika miała drżeć, dlatego że kiedy Chrystusa przybijano do krzyża, to zadrżały wszystkie drzewa poza właśnie osiką i osika została ukarana, że będzie się trzęsła już zawsze. No więc Słowianie tak siłą rzeczy nie mogli uważać. Tak? Z drugiej strony właśnie podobno na tym drzewie, to jest w ogóle bardzo niefartowne drzewo, miał się powiesić Judasz. I z tego też względu jest to drzewo, że tak powiem, użytkowane bardzo mocno we wszelkiego rodzaju no, zjawiskach takich, no, które zakrawają na nieposłuszeństwo przeciwko Bogu. Zresztą na dwa sposoby była używana, żeby komuś szkodzić, no ale też była używana do tego, aby skutecznie, nie wiem, zabijać wampiry, tak? No bo była elementem kary Bożej na, prawda, zdrajcy Judaszu. Więc widzimy, że tych interpretacji jest mnóstwo i żadna z nich nas nie przybliża do tego, co ci akurat Słowianie myśleli na temat jednego czy drugiego drzewa. Natomiast wiemy, że bardzo dużym poważaniem się cieszyły dęby, do tego stopnia, że nawet jak mamy już zupełnie schrystianizowane historie, to te dęby dalej się pojawiają. To na dębie było gniazdo, na którym, no, od którego rozpoczyna się historia gniezna. To pod dębem właśnie zasnął Leszek Czarny, kiedy mu się, kiedy i jakby wtedy miał tę wizję, przyszli aniołowie, archanioł Michał razem z nimi i powiedział, prawda, wstawaj, wróg na ciebie czeka i dzięki temu Leszek Czarny obronił Lubelszczyznę przed najazdem Prusów albo tam Litwinów. Zresztą Artur Andrus na ten temat nagrał bardzo fajną piosenkę Leszku, synu Kazimierza, bardzo polecam. Więc na pewno dąb. Tak, i oczywiście są też różnego rodzaju teorie. Jedna z takich teorii mówi o tym, że no, dęby ze względu na jakby swoją wielkość, wysokość bardzo często padały ofiarą pioruna. No a my żeśmy mieli oddawać głównie cześć Bogu Błyskawicy, który bardzo długo nie jest w źródłach nazywany z imienia, że jest to Perun, czy Perkun, ale czy Perun, czy Perkun, no to mamy z kolei potwierdzone tylko dla Słowiańszczyzny Wschodniej z kolei. Więc wiemy, że takiemu Bogu oddawano cześć w Kijowie i w Nowogrodzie, ale czy tutaj, no to nie do końca, no ale że to miał być jeden z powodów. No to jest oczywiście trudne do teraz rozsądzenia. Natomiast na pewno Słowianie oddawali cześć, jak to się brzydko mówi, ciekom wodnym. Stawom, jeziorom, rzekom, morzu, jeżeli mieszkali nad morzem. No i tam w tychże różnych ciekach wodnych żyły różnego rodzaju stworzenia. One się bardzo różnie nazywały,
w zależności od tego, kogo zapytano. No ale my mamy taką wspólną dla nich nazwę Rusałek, które w międzyczasie nabrały wielu greckich cech nimf, więc też jest ciężko stwierdzić, co rzeczywiście pochodzi tutaj od samych Słowian, a co jest taką właśnie no, erudycyjną naleciałością. No ale generalnie woda była uważana za niebezpieczną z jednej strony, no a z drugiej była niezbędna do życia. Więc trzeba było się z tymi wszystkimi bóstwami w jakiś sposób dogadać. I one, tutaj właśnie jest ta specyfika słowiańskiego folkloru, że te wszystkie istoty demoniczne, jakkolwiek przeważnie są jakby niebezpieczne dla człowieka, to są jednak do obłaskawienia. Że one czegoś potrzebują, że one czegoś chcą. No, a jak jest interes, no to tylko targujemy się o cenę, prawda? Więc są te różnego rodzaju historie, w ogóle jak te istoty się tworzą, więc często są to dusze zmarłych osób w jakichś okolicznościach. No, przeważnie jeżeli się utopią, no to są utopcami, więc są taką podwodną wersją zombie apokalipsy w zasadzie, byśmy powiedzieli. Nic nadzwyczajnego, natomiast no tutaj zwłaszcza młode dziewczęta porzucone przed ślubem, no to miały, że tak powiem, dużą szansę na to, żeby zostać takimi rusałkami, no i one oczywiście w nienawiści do wszystkich mężczyzn, zwłaszcza młodzieńców, topiły. No ale w tych różnego rodzaju historiach często są takie dobre strony tych istot, tak? Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to były bardzo lokalne kulty, więc pomimo tego, że to były, prawda, nie wiem, rusałki, utopce, jakieś tam, prawda, biesy, to były nasze rusałki czy biesy. No w sensie, no wiadomo, no, żyje się z nimi tak jak z kiepskimi, z kiepskimi sąsiadami, no ale jakoś żyć tam trzeba i one obrastały takimi w sumie dosyć też pozytywnymi historiami. Można rzeczywiście odnaleźć w folklorze sporo tych właśnie historii o tym, jak to takie rusałki na przykład ostrzegły mieszkańców przed jakby pojawieniem się jakiegoś niebezpieczeństwa. Więc od razu widać, że to wychodzi poza takie klasyczne daję, żebyś dał, przeważnie święty spokój, albo dał mi żyć, tylko właśnie przechodzi to w jakieś takie bardziej zażyłe stosunki. No chociaż jak tutaj, jak możemy się przekonać, wiele tych historii no jednak nie kończy się dobrze dla głównego bohatera. No ale to jest też ta kwestia, że w ogóle w folklorze jest taki mocny prąd antyfeministyczny. Jeżeli się w tych opowieściach pojawiają jakieś silne postacie kobiece, to praktycznie zawsze jako antagonistki. Więc no może tutaj trzeba to jakby, tak, że to odzwierciedla jakiś po prostu pierwotny strach przed silną babą, tak? I to oczywiście nie będę tutaj, to znaczy są jakby tego typu bardziej mocne interpretacje, jeżeli kogoś interesują, no to mity greckie Gravesa są pełne takiego właśnie pokazywania, no, łączenia Freuda z mitologią, nie? Że generalnie to, co prowadzi każdego mężczyznę w relacjach z kobietami, to jest strach przed kastracją, nie? Więc to tego typu rzeczy też możemy w folklorze oczywiście znaleźć. Natomiast robi się bardziej większy problem z błotami, bagnami, dlatego że bardzo często w ogóle nawet ci istotni etnografowie twierdzą, że te informacje o błotach to jest jakaś właśnie pomyłka, że to była próba takiego umniejszenia, lekceważenia Słowian, że oni tam jakimś bagnom oddają cześć. Natomiast nie da się ukryć, że bagna na naszych ziemiach służą temu, czemu na terenie szeroko rozumianego Morza Śródziemnego, wybrzeży Morza Śródziemnego, służą pustynie. I te wszelkiego rodzaju stworzenia, które żyją, z którymi można wejść w jakąś interakcję na bagnach, no to mają dokładnie tę samą mentalność, co wszelkiego rodzaju istoty pustynne. I rzeczywiście jest to, znaczy jest to część rzeczywistości Słowian, no bo tutaj
Nigdy nie było dobrych dróg. Nasze czasy wcale nie są jakimś wyjątkiem. Podróżowano przede wszystkim, jeżeli się dało, no to wodą. No a ta woda była oczywiście żywiołem bardzo niepewnym, bardzo niebezpiecznym. I generalnie dużo osób się topiło. No więc no wiadomo, że to nie mógł być nieszczęśliwy wypadek, nie ma zbiegów okoliczności, więc no ktoś tych ludzi musiał topić. I rzeczywiście jest bardzo ciekawe, jak się przyjrzymy tym historiom, które rozgrywają się na bagnach. Ja teraz Państwu opowiem dwie. Pierwsza historia została spopularyzowana całkiem niedawno dzięki wydaniu pełnej wersji, odnalezionej wersji rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią. 2 lata temu czy 3 zostało to odkryte przez pewnego badacza, już nie pomnę nazwiska, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zresztą tu przepraszam za dygresję, ale ten człowiek napisał najbardziej szczerą dedykację, jaką w życiu widziałem w książkach, czyli zadedykował to sobie z wielkiej litery. I tam jest właśnie historia, bo te rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią są takie straszne, ponure. Myślę, że większa część osób, które mają za sobą szkołę średnią, się zgodzą z tą oceną. Jest tam więc dorzucony taki właśnie fragment, który ma rozbawić czytelnika. Jest to, jak już prawda, śmierć się trochę dogaduje z tym, prawda, Polikarpem na zasadzie wiesz stary, zabiję cię, ale ha, 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 trochę później, nie? No to opowiada mu taką historię, ja to sobie wyobrażam, że po prostu siedli w jakiejś knajpie przy piwie, bo to tak brzmi, właśnie śmierć opowiada, na jaką to miała przygodę, bo szła bagnem i wpadła w bagno. I została, prawda, uratowana przez jakiegoś kmiotka. Oczywiście zataiła swój prawda, zawód, ale jak już się, prawda, szczerze przyznała, to ten kmiotek chciał ją z powrotem do tego bagna wrzucić. No ale ostatecznie, prawda, się powołali na coś na kształt prawa niespodzianki i po prostu śmierć się zgodziła na to, żeby być matką chrzestną dziecka tego właśnie kmiotka. To może Państwu przypominać legendę, znaczy baśń braci Grimm, gdzie też jest właśnie taka właśnie historia. No generalnie kmiotek uznał, że po prostu złapał Pana Boga za nogi, no wrzeni się w taką rodzinę jak śmierć. To już po prostu lepiej nie może być. I tutaj pewnie Państwo już sobie przypominacie, że w tej historii z braćmi Grimm to ta śmierć potem stwierdziła, że ten jej chrześniak to będzie świetnym lekarzem, bo ona mu będzie wskazywać, kogo warto leczyć, a kogo nie. I w ten sposób miał jakby stuprocentową skuteczność w leczeniu, tak? Bo po prostu jednych chorych omijał. Za to się, prawda, chwalił wszystkimi, których uzdrowił. Ale to są Niemcy. Tam się można z każdym dogadać. My jesteśmy w Polsce. W Polsce chrzciny skończyły się oczywiście pijatyką, śmierć się schlała i tą prawda kosą wyrżnęła wszystkich tych, prawda, gości i to ha, 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 hi, 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 mistrzu Polikarpie, ale miałam fajną historię, nie? I to jest pierwsza historia z bagnami. Druga niestety ma jakby wszelkie pozory prawdopodobieństwa. Wydarzyła się mianowicie w XIX wieku pod Łęczycą, bo generalnie szatan, bo przechodzimy do szatana, przyjmował cechy nielubianego sąsiada. Więc w Wielkiej Brytanii, też generalnie na tam Wyspach Brytyjskich, szatan był ubrany jak Francuz i zresztą ciągle podskakiwał i się ciągle złościł. Tak? Na terenie Italii wszyscy szatani we Florencji mieli nosić nazwiska sieneńskie, a w Sienie nazwiska florenckie. Zresztą podobnie było u nich z karaluchami. We Florencji nazywano karaluchy sienieńczykami, a w Sienie florenczykami. No więc u nas szatan przyjął cechy Niemca. No i więc generalnie był jakby ubrany w pludry, w jakiś tam potem we frak, potem pojawił się cylinder. No i w XIX wieku
właśnie we wsi, czy na bagnach pod wsią około Łęczycy, chłop Stacho przejeżdżał nocą przez bagna i zobaczył jakąś tam postać właśnie opisaną dokładnie tak jak to opisałem. Postać do niego zaczęła wrzeszczeć po niemiecku, na co właśnie Stacho miał prawda, uczynić znak krzyża i zawołać w imię Ojca i Syna, czyś ty jest diabeł Boruta, na co tamten odpowiedział ja. Na co Stacho wyciągnął kłonicę i gościa zatłukł, po czym prawda, wrócił do prawda, wioski z informacją, no tośmy z Borutą sobie poradzili, o tam leży prawda, zakłuty. Nie? I przez kilka dni była ta, wszyscy ze wsi chodzili po prostu oglądać zakłutego Borutę, ciesząc się, że wreszcie krowy będą dawać więcej mleka, w ogóle no wszystko będzie dobrze. W międzyczasie przyjechali z Łęczycy pruscy urzędnicy z pytaniem, czy nie widzieli tutaj gościa, urzędnika, który miał robić pomiary tych bagien, bo im prawda zniknął, na co chłopi odpowiedzieli, że nie, absolutnie, ale mógł go zatłuc diabeł Boruta, no bo to się zdarza. I generalnie no, administracja pruska do jakby sprawy podeszła poważnie, więc prawda, znaleźli tego biedaka, nad którym już ta ludność się trochę poznęcała przez ten czas, za te po prostu wszystkie lata poniewierki. No i prawda, no, zapytali, kto prawda zabił tego kogoś. No to Stacho oczywiście się prawda, zachwycił, że on, licząc na jakieś prawda, ordery, no bo prawda, Niemcy, nie Niemcy, no ale przecież chrześcijanie. No więc wsadzili go do aresztu. Dochodzenie się, prawda, toczyło w języku niemieckim, więc Stacho nic z niego nie zrozumiał. Generalnie sytuacja jak u Czechowa, nie? Absolutne niezrozumienie. Ostatecznie no, stwierdzono, że no, owszem, no, ubił tego urzędnika ten chłop, no ale nie zabił go świadomie, myślał, że to diabeł, więc prawda, Stacho posiedział kilka tygodni w areszcie, po czym go, prawda, wypuścili. Sprawę utajniono w zasadzie, no więc Stacho wrócił z całą masą historii, że był prawda w mieście i się go pytali, a jak ci ludzie w mieście mieszkają, no prawda kiepsko mieszkają, no bo w jakiejś tam piwnicy, nie? Poza tym wszyscy mówią po niemiecku, więc głupio, nie? I jakby przynajmniej jak to było przedstawiane w latach 60. XIX wieku, bo to była taka historia, która krążyła wśród etnografów, to pokazywało to takie no, absolutne odizolowanie życia tego duchowego chłopca od jakby całej reszty. No więc tak to jest z tymi błotami. Natomiast diabła najłatwiej było spotkać na rozstajach dróg. To jest w ogóle najlepsze miejsce na to, żeby tam podpisywać cyrografy. Jest jakaś taka właśnie teoria, która się już w XX wieku pojawiła w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli chcemy podpisać cyrograf, to najlepiej pójść na skrzyżowanie dwóch autostrad, więc no się ludzie śmiali, że to Polska jest po prostu wolna od jakby możliwości podpisania cyrografów, bo my nie mamy autostrad, które by się mogły krzyżować. Natomiast no tak można było wezwać diabła, żeby dogadać się w kwestii sprzedania duszy. No i to oczywiście, jak tak się patrzy, zwłaszcza na te poważne sprawy, które się kończyły chociażby śmiercią na stosie, no to potrafiano rzeczywiście sprzedać duszę za to, żeby krowa dawała więcej mleka, żeby tamta wredna lafirynda obok, prawda, zmarła. No i generalnie czy za to, żeby prawda, garnki się za bardzo nie przypalały, no bo gospodyni miała dosyć. To są tego typu historie. One się wydają dosyć zabawne pod warunkiem, że nie doczytamy, że ta kobieta została potem posłana na stos. No bo generalnie no Polska była krajem ze stosami jak najbardziej. Owszem, no nie była to takiej makabry, tak jak była w Niemczech, czy tak jak była w purytańskiej Nowej Anglii. No ale w przeciągu 200 lat między 20 a 40 tysięcy osób w ten sposób zginęło. A tutaj mamy tylko te osoby, które zostały, znaczy to jest oczywiście szacunek, no bo nie mamy wszystkich ksiąg z tego czasu, ale takie są
szacunki, a to są tylko sprawy sądowe, nie mówimy o wszelkiego rodzaju samosądach, które, no wiadomo, też się mogły zdarzać. No, rozstaje trochę służą jak próg, nie? Bo to jest znowu możliwość wyjścia w jakiś inny obszar. Są też takim miejscem przejścia. Poza tym na rozstajach na przykład grzebano wszelkiego rodzaju niebezpieczne zwłoki, czyli samobójców, włóczęgów, topielców, których się udało z tej, prawda, wody wyłowić. Często na rozstajach dróg były też miejsca kaźni. No, możemy sobie wyobrazić dlaczego. No, gdzie się drogi krzyżują, tam więcej osób może tego wisielca minąć i prawda, zastanowić się drugi raz nad tym, czy na pewno warto popełnić jakiekolwiek przestępstwa. No ale nie da się ukryć, że te właśnie rozstaje no, stały się takim elementem wyjątkowo groźnym w naszej, no, w naszej tej demonologii. No i niektóre te jakby elementy zostały nawet do dnia dzisiejszego. Przeważnie jeżeli są jakieś terenowe badania i etnografowie pytają, a gdzie u was straszy, to oj panoćku, nie? No i to przeważnie jest rozstaj dróg. I na rzecz, że też ci słuchacze no, nie są w ciemię bici, no etnografia ma już, prawda, 200 lat. Oni po prostu wiedzą, co jakby trzeba tym prawda, ludziom mówić, żeby ta wódka się dalej lała, nie? Więc no, to jest ten problem, na przykład ta historia o tym, prawda, Stachu pod Łęczycą, to jest to historia absolutnie nieznana w dobie Kolberga, natomiast zrobiła się bardzo znana w drugiej połowie XX wieku i ją chłopi w całej Polsce opowiadają jako swoją lokalną, tylko tam w miejsce Boruty i w miejsce Stacha i Łęczycy jest, prawda, ktoś tam inny. No ale generalnie jest tutaj widać ten wpływ, tak, który ma jakby literatura. No i bardzo możliwe, że sporo z tych naszych zwyczajów właśnie w taki sposób się zakorzeniła na wsi, że trafił się ksiądz, który przeczytał takie kazanie o tych, takie kazanie o zabobonach, przeczytał, że nie wolno obgryzać świec. No i chłopi, którzy absolutnie nigdy o tym nie pomyśleli, że to może rzeczywiście nie jest głupie i zaczęli te świece po prostu obgryzać, tak? No bo czymś się trzeba, prawda, zainspirować. No oczywiście miejscem, gdzie można było spotkać wielu zmarłych, wiele różnego rodzaju istot, to oczywiście cmentarz, tak? Cmentarze poza murami miast, poza ludzkimi siedzibami, to jest stosunkowo nowy wynalazek. Generalnie one aż do końcówki XVIII wieku były wokół cmentarzy. Wokół kościołów, przepraszam, oczywiście. Kościół też był cmentarzem. Tam się chowali ci, których było na to stać. No więc kościoły również były bardzo nawiedzonymi miejscami. Tym bardziej, że szatan należał do sakrum. Tak, więc aż właśnie do tego XIX wieku nikomu nie przyszło do głowy, że na przykład szatan nie może przestąpić poświęconej ziemi. Owszem, jemu jest tam niewygodnie w jakiś tam sposób. Natomiast generalnie, gdzie jest większa aktywność Boga, tam automatycznie uaktywnia się też ta druga strona. Więc nie tyle kościoły były wolne od szatana, ile byli tam specjaliści od tego, żeby tego szatana po prostu stamtąd wyrzucać. I te metody czasami zyskują zupełnie inne tłumaczenie. Na przykład w Krakowie przed katedrą wawelską wiszą kości. I każdy średnio rozgarnięty przewodnik po Krakowie powie wam, że są to oczywiście kości smoka wawelskiego. No tylko, że to jest jakaś późno XIX-wieczna interpretacja, bo nikt tego tak wcześniej nie nazywa. Nawet jak jest taki facet, gości w XVI wieku, którzy szukają smoków w całej Europie i właśnie piszą na Wawel, że słyszeliśmy, że u was są jakieś kości smoka, nie? No to im tam cierpliwie odpisują, nie, to nie są kości smoka, są to kości zwierząt, które Pan Bóg wytracił w czasie potopu.
No, różnie, różnie z tym, prawda, zbywaniem było. Czasami prosili, prawda, o jakby rysunki, no pics or didn't happen, prawda, czy to na pewno jest smog, czy nie smog, no bo może jakiś tam kanonik przy katedrze nie wie, w jaki sposób wygląda smog, tak? W każdym razie te kości wisiały w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu kościołach na terenie Rusi Czerwonej i na terenie Małopolski i one właśnie miały moc odstraszania diabła. One właśnie miały dbać o to, żeby ten szatan nie przestąpił progu świątyni. Temu służy na przykład kadzenie ołtarza, że jakiś diabeł mógł tam po prostu sobie usiąść na takim ołtarzu i mógł, że tak powiem, sprofanować to jakby święte miejsce. Więc no oczywiście obecność zmarłych, którzy są bliżej diabła, bliżej tych spraw nadprzyrodzonych, no sprawiała, że cmentarze uchodziły za te miejsca wyjątkowo nawiedzone. Aczkolwiek rzeczywiście taka prawdziwa kariera nawiedzonego cmentarza to jest wiek XIX, kiedy one odchodzą od kościołów z tego względu, że na tych cmentarzach wcześniejszych dzieje się tysiące innych rzeczy. Tam nie ma praktycznie żadnych pomników, żadnych nagrobków, a tam się rozgrywają wszystkie procesje. Tam są targi. Jeżeli jesteśmy w mieście, no to wiadomo, że tego miejsca brakuje. Tam do jakby XVII wieku handlowano mięsem surowym na przykład na cmentarzach, a pamiętajmy, że biednych chowano w masowych dołach, które zakopywano, kiedy się wypełniły. Więc generalnie no, duże miasta to były wyczuwalne na 3 dni drogi i w czasie upałów ludzie mdleli po prostu z tego smrodu. Oczywiście po części to była kwestia tego, że wspaniałym pomysłem na wysypisko śmieci było wrzucanie wszystkich odpadków do fosy miejskiej, co nie pomagało, padły zwierzęta również. Natomiast no, ten jakby smród cmentarny to jest coś, co opisują wszyscy podróżnicy po Europie. Jeżeli jadą z mniejszego miasta, gdzie do natężenia smrodu są przyzwyczajeni, do na przykład Paryża, to Paryż podobno śmierdział przy dobrym wietrze na 100 kilometrów. I jest to, że tak powiem, poziom, który osiągnęła Warszawa tylko latem 1945 roku, kiedy wszystkie ofiary Powstania Warszawskiego, które leżały na ulicach, no, rozkładały się dosyć intensywnie. A Paryż w wieku XVIII, bite 80 lat tak śmierdział, dzień po dniu i zdziwienie, że co 20 lat jest, prawda, zaraza. Oczywiście zarazy nikt jakby z brakiem higieny nie wiązał, bo zaraza jest czym? Jest karą za grzechy. Więc ludzie grzeszą, szatan przychodzi i za dopuszczeniem Bożym dziesiątkuje to miasto. I to jest dopiero druga połowa XVIII wieku, kiedy to wszystko jakkolwiek się zacznie zmieniać. Oczywiście są takie miejsca w kalendarzu, kiedy można się spodziewać kontaktów z różnymi siłami nadprzyrodzonymi. Wbrew pozorom za najbardziej nawiedzony dzień nie uchodzi 1 czy 2 listopada. Najgorszym dniem jest Dzień Świętej Łucji, 13 grudnia. Nie wiem, czy tutaj są jakieś panie o tym imieniu. Natomiast no, nam się oczywiście 13 grudnia kojarzy z zupełnie inną jakby rocznicą, również mało, że tak powiem, sympatyczną. Natomiast przed wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego to właśnie 13 grudnia przypadał najkrótszy dzień w roku. Była najdłuższa noc. Jest to powiedzenie, że na świętej Łucji siedź w domu. Tak, no bo generalnie i tak niczego nie zrobisz, bo jest kilka godzin dnia, a jest najdłuższa noc w roku, więc no wiadomo, wszystkie nadprzyrodzone siły się świetnie czują w ciemnościach i wtedy po prostu stanowią niebezpieczeństwo. Ale tak to oczywiście dzień zaduszny, poza dniem zadusznym wiosenne święto zmarłych, które tutaj znowu różnie to jest liczone, ale ono generalnie jest w okolicach Wielkiego Tygodnia. Między innymi właśnie Stanisław ze Skarbimierza tam utyskuje, że zabobonni, głupi ludzie, bo to jest tego typu język, zostawiają jedzenie dla zmarłych w Wielki Czwartek.
Bardzo ważne są wszelkiego rodzaju wigilie, więc tutaj Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego, czyli z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. No, tam inspekcję grobów i zmarłych robi samo Dzieciątko Jezus z Matką Bożą i jednym z aniołów. Nie wiadomo właściwie dlaczego w takiej formie. Poza tym, że jakby w drugiej połowie XIX wieku rośnie ta wrażliwość w stosunku do zmarłych dzieci. No i wtedy są te po prostu przepiękne legendy o tym, jak to właśnie wtedy aniołki przerzucają dzieci zmarłe do grobów ich rodziców, żeby te dzieci nie tęskniły za rodzicami. Poza tym, jeżeli jakiś grób dziecka jest, prawda, opuszczony, no to temu dziecku się to nie podoba, dziecko płacze, no więc wtedy albo anioły ściągają gwiazdkę z nieba na ten grób, żeby temu dziecku zrobić przyjemność, ewentualnie zabierają znicze z grobów obok. Co wydaje mi się, no tutaj można jakby wtedy pomóc aniołom w jakby realizacji tego prawda, zbożnego celu. No generalnie tak, no, dzieci są tymi niebezpiecznymi zmarłymi, bo zmarłe dziecko zachowuje wszystkie cechy żywego dziecka, czyli nie rozumie wielu rzeczy i na przykład nie rozumie, czemu ma siedzieć w grobie, jak ono chce się bawić, tak? I że prawda, tęskni za rodzicami, więc do nich przychodzi, a jak wspomniałem, zmarli zarażają śmiercią, więc po prostu, no tak, potem już się takie zmarłe dziecko może nacieszyć całą rodziną, bo prawda, w przeciągu trzech miesięcy umrą wszyscy domownicy, nie? Więc no, z tymi zmarłymi dziećmi było dużo zabawy i o tym będę mówił w marcu. Tak? Wtedy będziemy mieć tę trzecią prelekcję poświęconą niespokojnym zmarłym. I to są, że tak powiem, tacy właśnie zmarli, którzy nie potrafią usiedzieć na tyłku w grobie. Nie? I tam jest mnóstwo dzieci w tych, prawda, wszystkich historiach. No oczywiście miejscem spotykania się różnych światów jest Wigilia Świętego Andrzeja, popularne Andrzejki, bo generalnie zmarli wiedzą więcej, zmarli potrafią nawet przepowiadać przyszłość. Generalnie ta nekromancja cała, no to początkowo właśnie służy temu, aby ci zmarli się podzielili swoją wiedzą, jaką mają. Ona potem, no wiadomo, no, już potem nekromancją jest nazywana każda czarna magia. Natomiast no, generalnie te możliwości zmarłych w przepowiadaniu przyszłości są niekwestionowane od jakby czasów starożytnych, no aż po wiek XIX, a i nawet i dzisiaj w zasadzie, jak tak byśmy zebrali te współczesne historie o duchach, kiedy przychodzą, nie wiem, to głównie oczywiście panie widzą duchy, to się akurat nie zmieniło. Jak do nich przychodzą zmarli mężowie we śnie, no to przeważnie no, mają więcej racji niż mieli kiedykolwiek za życia w ciągu 40 lat wspólnego małżeństwa. Nie? Więc jest rzeczywiście ta mocna wiara w to, że w te momenty roku, kiedy te światy się jakoś zbliżają do siebie, no, można zawrzeć jakąś taką komunikację, która będzie dla nas bezpieczna. No bo oczywiście jak tutaj widzieliśmy niejednokrotnie, no to wystarczy, że jest jakiś pruski urzędnik w okolicy i już możemy trafić na diabła, tak? Więc czy możemy, nie wiem, zapomnieć kluczy i się po niej cofnąć i też możemy coś spotkać, więc oczywiście ten kontakt nadprzyrodzony jest codzienny, ale i tak są takie momenty w roku, kiedy jest o ten kontakt dużo łatwiej. I na koniec chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o historii nadprzyrodzonej w takim rozumieniu dziejów Polski. Bo są tego typu momenty dziejowe, kiedy rzeczywiście u nas w Polsce ludzie uważają, że żyją w jakimś nadzwyczajnym czasie. Pierwsze takie naprawdę dobrze poświadczone relacje to są czasy Konfederacji Barskiej,
gdzie wszystkich po prostu ogarnął jakiś mistyczny amok. Gdzie jak właśnie, to jest nawet historia ze samego baru, że jak po prostu skończyła się ta msza, gdzie oni, przysięgali króla Stasia obalić, to jak wychodzili z kościoła, to akurat się orzeł wbił w niebo. I oni po prostu cały dzień za tym orłem, nie? W którą on stronę leciał, to oni za nim, nie? Jakieś tam po prostu pieśni, modły. No to była ekipa naprawdę mocno rozmodlona. W zasadzie, no, w jakim oni nie byli mieście później, to wszyscy tam robili ściepę na ołtarz, nie? Że to było, że oni jakby uważali, że ich powodzenie nie należy od ich, prawda, nie należy do ich rzemiosła wojennego, tylko do tego, żeby Bóg był po ich stronie. No więc metody oczywiście są jasne. Największy tego typu ołtarz znajdzie się Państwo w Bochni, w kościele świętego Mikołaja. Jest to potężny ołtarz. Naprawdę kilka armat można byłoby za niego kupić, ale prawda, wybrano taką, a nie inną formę. Drugą taką bardzo rozmodloną epoką była epoka odzyskiwania przez Polskę niepodległości. I to był oczywiście proces trwający lat kilka. W 1916 roku cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali tak zwany akt 5 listopada, gdzie obiecywali wolne państwo polskie, nie określili jego granic, nie określili jego ustroju i generalnie byli ciężko rozczarowani, że Polacy przyjęli postawę wyczekującą. No ale Polacy w tym, prawda, wyczekiwaniu patrzyli w niebo, czy to już, czy nie już. Tak? I tutaj mamy akurat właśnie jedną z takich grafik, która pokazuje zmartwychwstanie Polski. Więc Polska wychodzi z grobu, tutaj mamy koronę cierniową, bo przecież jesteśmy Chrystusem narodów, tutaj już nam z nieba idzie inna korona, jest orzeł biały. W tej części bywa również dorysowany husarz, bo jak jest husaria, to znaczy, że jest poważnie, nie? Więc oczywiście tutaj wokół mamy, prawda, różnych ludzi. Tutaj mamy jakiegoś po prostu starego weterana, szlachcica, tu jakiś, prawda, chłop jak spod Racławic. Tutaj mamy jakiegoś oficera legionowego, dziwnie podobnego do Józefa Piłsudskiego. No i generalnie zabawa jest mocna. I rzeczywiście to wszystko toruje drogę ku temu, że będzie... Że to wielkie zwycięstwo, które mamy w 20 roku pod Warszawą nad bolszewikami, to nie jest oczywiście zbieg okoliczności, jest to po prostu cud nad Wisłą, który i tam oczywiście jak zwykle pomogła nam Matka Boża. Tutaj nie mam akurat tego w prezentacji, ale polecam obraz Kosaka Cud nad Wisłą, gdzie też jest Matka Boża, ale też jest husaria wstępująca z nieba, więc też jest poważnie. Poza tym, no, oczywiście Kossak bardzo po prostu lubił rysować, znaczy malować husarię. Wydaje mi się, że to też przeważyło. Że on już się po prostu znudził tym malowaniem tych, prawda, naszych wojaków, tych uciekających bolszewików, tych samolotów. Prawda, on by tak sobie husarza namalował, bo już dawno nie namalował żadnego husarza, więc cały zastęp, prawda, z Matką Bożą. Natomiast, no tutaj śmiech jakby śmiechem, natomiast rzeczywiście w relacjach ludzi z międzywojnia, którzy pamiętali odzyskanie niepodległości, to wszystko jest rzeczywistość cudowna, rzeczywistość nadprzyrodzona. I zwróćcie Państwo uwagę, jak będziecie jeździć przez Polskę samochodem, przez różnego rodzaju opłotki, że większa część tych kapliczek, które Państwo miniecie, jest z międzywojnia. I bardzo często jest tam, prawda, dorzucona intencja, że właśnie w drugą rocznicę od odzyskania niepodległości. Albo wręcz, prawda, to jest bardzo popularne na południowym Mazowszu, Maryjo, dziękuję za wolność. Nie? I ogólnie było takie mocne przekonanie, że no myśmy się bardzo nie zmienili, nie? Przez te 100 lat. Więc coś, co się zmieniło, jest poza nami. To jest zresztą zupełnie odwrotna
wydaje mi się, mentalność niż ta, którą mamy dzisiaj, gdzie mamy, że to, co jest najważniejsze na świecie, to się dzieje w Polsce, nie? I akurat u nas, że nasze sprawy mają taki wymiar globalny. Natomiast są to te właśnie tradycje, tak? Pokazywania tego, że obok człowieka funkcjonuje jeszcze ten świat nadprzyrodzony i to często to ten świat nadprzyrodzony ma to swoje, znaczy ma swoją wartość i ma ostatnie słowo w sprawach człowieka. No i w ten sposób żeśmy dobrnęli do szczęśliwego końca. Dokładnie tyle mówiłem, ile miałem, jestem z siebie dumny. Nie popadłem w żadne dygresje o martwych dzieciach, więc moment oczywiście obrzydliwej autoreklamy. Ja wiem, że Państwo praktycznie pewnie wszyscy jesteście tutaj z tego wydarzenia. Ewentualnie ktoś Wam o tym po prostu powiedział, kto widział to wydarzenie. Natomiast zachęcam oczywiście do lajkowania Mówi Wieko, a nie, przepraszam, część z Państwa mogło się dowiedzieć z radia o tym. Bo tutaj zresztą pewnie właśnie dzięki temu, że się spotykamy w takim miejscu. Zresztą pani z radia była bardzo zdziwiona, że ja nie jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. I chyba trochę rozczarowana była tym, że nie jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Może to nadrobimy, jeżeli pani prezes pozdrowi, pozwoli. W każdym razie zostałem zaproszony i znaczy, ja już parę razy dawałem różnego rodzaju wypowiedzi do radia, bo z punktu widzenia mojej pracy to czasami jest niezbędne, ale przeważnie to są takie 30, 60, setki, które się tam wrzuca w jakiś, prawda, przegląd dnia i jestem, prawda, między tym, że jest jakaś wystawa garnków, a w ogóle to mamy super, hiper ważną rocznicę, bo gdzieś w jakiejś mazowieckiej wsi obchodzimy 200. rocznicę jakiegoś śmierci czy urodzin jakiegoś społecznika lokalnego. I tego się spodziewałem, tam się okazało, że zrobili ze mną normalny 15-minutowy wywiad. Jeszcze złośliwie nie dali pytań wcześniej, więc jak mnie zapytali o tych władców polskich, którzy są zabobonni poza Józefem Piłsudskim, no to wymyśliłem tylko Rasputina i caryce Alicję. Więc to przykro mi bardzo, postaram się następnym razem jakoś to nadrobić. Zachęcam do oczywiście śledzenia Wieka też w innych mediach społecznościowych, na YouTubie i na Spotify, między innymi. Ta właśnie prelekcja się tam pojawi, mam nadzieję już jutro. Tutaj jeszcze panicznie zobaczyłem, czy na pewno to nagrywam, ale na pewno to nagrywam. Więc dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście teraz wystawiam się na żer Państwa ciekawości. Jeżeli są jakieś pytania, to w ramach możliwości na nie odpowiem, ale można już zapalić światło na pewno. Dziękuję bardzo. Może nie tyle. Takie pytanie odnośnie tych cmentarzy i wystawienia rzeczy na grobach. Cześć świece, nie wiem, czy dużo wystawienia na grobach. Ciężko stwierdzić. Znaczy bardziej to, co nam by zostało, to jakbyśmy jednak zostawiali tam jakąś żywność czy napój. Co dlatego, że... Tak, na przykład. No, albo w krajach latynoskich, czy generalnie hiszpańskojęzycznych. Generalnie znicze pojawiają się w połowie XIX wieku i na początku są odrzucone jako po prostu zachodnia nowinka. Zwłaszcza, że znicze mają zupełnie odwrotną symbolikę niż to do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo owszem, zmarłego otaczano całą masą świec. Ale te świece służyły temu, żeby ten zmarły miał jak najmniej siły, żeby nam szkodzić. Natomiast ta właśnie interpretacja, że ci zmarli mają się ogrzać przy tym ogniu, że jest to dowód pamięci, a nawet, że jest to rodzaj modlitwy za zmarłych, że jak długo coś płonie, to tak długo trwa modlitwa, to jest XIX wiek. Tak? To znaczy u nas ten kult zmarłych właśnie nie jest, to znaczy u nas był kult zmarłych, ale nie było kultu przodków.
W ten sposób. To nie mieliśmy w taki sposób, tak jak w kulturze chińskiej. Podobnie odwrotnie jest przecież ze smokami. Tak? To znajomy archeolog mi opowiadał historię o tym, jak to jechali z chińskimi archeologami, długo, długo jechali pociągiem i w końcu skończyły im się tematy, to zaczęli sobie bajki opowiadać. No i on opowiedział bajkę o prawda smoku wawelskim, znaczy baśnę o smoku wawelskim. I rzeczywiście pod koniec wszyscy chińscy słuchacze go prawda słuchali w strasznym napięciu. I on sobie myśli, nie, no, jestem świetnym mówcą. I oni, jak on już skończył, to tylko mu wydusili jedno pytanie do niego. Ale dlaczego zabijać smoka? Przecież one przynoszą szczęście. Bo wy głupi Polacy zabiliście swoje smoki, no. I wy się dziwicie, że wasza historia tak się potoczyła. No. Wszystko jasne. Ja przepraszam, chciałem się dołożyć do tej kwestii luster. Mhm. Bo państwo możecie sami doskonale się przekonać, dlaczego patrzenie w lustro jest niebezpieczne. Jak patrzymy na swoje własne odbicie, to nie ma problemu. My siebie widzimy tylko i wyłącznie w odbiciu. Nasze odbicie jest prawdziwe. Natomiast kiedy staniemy z drugą osobą, to ta druga osoba w lustrze wygląda inaczej niż na żywo, prawda? Ponieważ patrzymy na drugą osobę, widzimy ją, my jesteśmy niesymetryczni. Widzimy ją taką, jaką jest. Natomiast odbicie lustrzane powoduje odwrócenie tej asymetrii i to jest ktoś inny. To jest szalenie niepokojące, kiedy stoimy obok drugiej osoby, patrzymy w lustro i tam nie ma tej drugiej osoby. Tam jest ktoś inny, bardzo podobny, ale jednak inny. To jest selfie, to też już przyzwyczajony jest, żeby widzieć siebie nieodwróconego i to też powie. Znaczy, to jest też ta kwestia, że mówimy też o czasie przed fotografią na przykład, nie? Gdzie nasz kontakt z jakimiś wizerunkami jest bardzo ograniczony tak naprawdę. No bo jest, prawda, portret, no ale to wszystkie historie matrymonialne naszych królów, to jest tam zawsze komentarz, no na tym portrecie to ładnie wyglądała, nie? To na przykład Władysław Jagiełło tak przecież odrzucał kolejne te, że to nie, no, że prawda, z taką to się, prawda, że nic nie będzie. Więc tak, więc to jest też ta kwestia, że my teraz żyjemy w epoce, gdzie te obrazy nas epatują, także cały czas jesteśmy nimi otoczeni, a wtedy to była inna sprawa. Poza tym jest kwestia jakości tychże luster, tak? Bo to też to jest, no, jest to słynne lustro Twardowskiego, które też można zobaczyć. No to tam też jest ta kwestia, że jak staniemy tak na środku tego lustra, no to widzimy w miarę normalnie, ono jest generalnie tak słabo zrobione, że jak już się tylko jakoś, prawda, odwrócimy, no to sami wyglądamy jak jakiś maszkaron. Więc znaleźć dobrego rzemieślnika, który nam to zwierciadło zrobi, no to też była sztuka i wydatek. Po raz pierwszy. Znaczy, jeżeli państwo... A, przepraszam. Jeśli chodzi o zawracanie się do domu, w sensie, u mnie w domu mama mówi, że trzeba usiąść, jak się zawróci. Czy ktoś, czy pan wie dlaczego? Na wschodniej Europy, Ukraina, Białoruś też to występuje powszechnie. To znaczy, generalnie tam są różnego rodzaju przesądy z tym związane rzeczywiście, że na przykład... Jeżeli do nas przyjdzie gość, że w ogóle, tak, że przed wyjściem z domu trzeba usiąść, bo jeżeli gość nam wejdzie do domu i wyjdzie z niego wcześniej nie siedząc choćby na moment, to na pewno zabierze sen dziecka tej nocy. Więc no generalnie, jeżeli chcemy przespać noc, no to trzeba tego gościa, prawda, usadzić chociaż na moment. No, jest to oczywiście kwestia też tego, żeby dać po prostu czas temu wszystkiemu, co już jakby harcuje pod naszą nieobecność. Nie znam innych, że tak powiem, wytłumaczeń. Ale to może być też takie wytłumaczenie, że jeżeli siadamy i stajemy, to wychodzimy od nowa. Na przykład. Na przykład, tak. Jeśli chodzi o wychodzenie z domu, to już na Polszczyźnie, jeśli ktoś wyjeżdżał na dłużej, na jakąś wyprawę, to trzeba było za nim kupić wodą. Mhm. Dlaczemu? Żeby się nie wrócił.
Nie, znaczy generalnie no, chlapanie wodą no, to ma jakby te wszystkie kwestie takie oczyszczające, prawda? Więc no, to no, bez jakby wody też nie ma życia. To jest to takie podstawowe, ogólnoludzkie założenie tych wszystkich zwyczajów. Z lokalnego patriotyzmu chciałbym bardzo zaprotestować przeciwko traktowaniu Boruty jako Niemca. Nigdy Boruta, poza tą, jak pan sam przyznał, 20-wieczną opowiastką. 19. No. Ale spopularyzowaną w XX wieku jakoś tak szczególnie. Boruta jest naszym bardzo, bardzo polskim diabłem. Bardzo szlacheckim. Bardzo szlacheckim diabłem. Jest zresztą różny, tak. Różne jego emanacje występują. I przy okazji tego Boruty, jak najbardziej polskiego i w nawiązaniu do słów, że diabeł wcale niekoniecznie musi się bać miejsca świętego, czyli kościoła, to jest taka przepiękna opowieść o tym, jak się z łęczyckimi szewcami Boruta spił w karczmie. I oni próbowali, domyślali się, że to Boruta, bo za dobre buty miał na sobie, a oni byli szewcami, wiedzieli, jak się buty robi. Próbowali go wystraszyć, odstraszyć od siebie i zaczęli śpiewać święte pieśni. Na co on się nawet przyłączył do chóru, a potem sobie bąknął pod nosem, a teraz ja was zaprowadzę i rzucił hasło, a teraz wszyscy na jutrznie do tłumu pod Łęczycą idziemy do kościoła. I takich poprowadził, że oni się tam w rzece, lud skruszył, oni się tam w rzece zaczęli topić. I jest przepiękna informacja o tym, że przybyli inni czarci, żeby Borucie pomóc. I najstraszniejsi z nich udawali głosy żon tych szewców. Więc znaczy tego typu historie będę opowiadał za miesiąc. W Wigilię Walentynek jest kolejna prelekcja, jest właśnie poświęcona diabłom, gdzie właśnie tego typu historie tak będziemy sobie opowiadać. Tak, i też tutaj. Mal będzie czynny, więc zabierzemy stamtąd krzesła. Tak, no. Dobrze, jeżeli są jakieś pytania... Te wierzenia odpowiadają Gnozie. Okultyzmowi i może jeszcze psychotronice. Ojej, trudno odpowiedzieć w kilku słowach w zasadzie, tak? Natomiast na pewno te wszystkie kwestie związane z dualizmem, tak? Są w sumie w miarę tożsame. Natomiast no tutaj, ojejku, ciężko jest odpowiedzieć w kilku słowach. Na pewno są jakby pewne punkty styczne, bo ta gnoza starożytna jakby sięgała do całej masy zabiegów magicznych późnego pogaństwa, jak my to nazywamy. Natomiast w przypadku tych naszych słowiańskich wierzeń, no to są to po prostu te jakieś zbiegi okoliczności, właściwie może nie tyle zbiegi okoliczności, co zbieżności ze względu na to, no, że byliśmy ludem indoeuropejskim i całą masę mitologii mamy jakby wspólną zarówno z Irańczykami, Grekami, Rzymianami, no bo gdzieś tam, to prawda, 3000 lat temu wszyscy siedzieliśmy w syberyjskim stepie i nie mieliśmy lepszych rzeczy do roboty, tylko sobie opowiadać historię, prawda? Tak bardzo oczywiście spłycając temat. Ja mam pytanie o wybieranie małżonka zmarłej osobie. Czy taka osoba, która została wybrana takim współmałżonkiem, ona była jakoś obarczona jakimś tam piętnem, że nie mogła wyjść faktycznie Nie, ona miała po prostu swoje miejsce w czasie stypy. Więc to jakby nie było nic, aczkolwiek rzeczywiście są jakby historie, które chyba Kolberg, a może ktoś później mówi, że ten zwyczaj zanika, dlatego że potem jest ciężko się ożenić komuś, kto właśnie pełnił taką rolę. Bo jego pierwsza żona jest martwa i to jest zła jakby wróżba na przyszłość. Więc... No tak, zdecydowanie. Dobrze, jeżeli są jakieś pytania w kuluarach, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. A na razie bardzo dziękuję państwu. No i zapraszam, mam nadzieję, że za miesiąc niecały.